dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot taktycznymi heksami z nabiałowymi kleksami. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Rojo-Rojewski i dzisiaj znów pewna propozycja wspólnej zabawy w środowisku darmowej gry przeglądarkowej Free to Play Riot Zone, do rejestracji której zapraszam serdecznie z linka w opisie tego filmu. Czym jest ta gra? Bardzo sympatyczną grą taktyczną, którą sami ostatnio mi poleciliście pod Gladiatusem. O co dokładnie chodzi? Mam tutaj swojego protagonistę, Royo VYT13 na trzecim poziomie doświadczenia. I zanim przejdziemy sobie do konkretnej misji, kilka słów prezentacji, opisu, analizy systemu upgrade, systemu rozwoju postaci oraz tego, w co daną postać możemy wyposażyć. Oczywiście za każdą misję dostajemy przedmioty, w które możemy się wyposażyć, bądź które możemy sprzedać. Konkretną ilość punktów doświadczenia, dzięki którym awansujemy na kolejne levele naszą postać oraz kasę, za którą możemy kupować przedmioty, bądź którą możemy wydać na że tak powiem, ponadprogramowe podniesienie naszej statystyki. Póki co ja tutaj poszedłem w dokładność, w prawe, czyli tutaj celność, szybszy strzał oraz wytrzymałość. Generalnie, jak zaraz zobaczycie już podczas faktycznej rozgrywki, jej zapisu, tutaj liczy się jednak faktycznie celność i szybkostrzelność. Generalnie, żebyśmy my jak najszybciej oddali jak najwięcej, jak najbardziej celnych strzałów. Jak widać, generalnie tutaj jestem ciężko opancerzony i naprawdę solidnie uzbrojony w LKM-a Luisa MK2. No i oczywiście w przeróżne ochraniacze, buty, zbroje, hełmy, które też możemy ulepszać, modyfikować, tuningować. Generalnie co tylko nam w duszy gra, możemy się bawić. Więc tak, jeśli chodzi o sklepik, tak wygląda sytuacja. Jak oczywiście to bywa standardowo w sytuacji tego typu gier, mikrotransakcje dotyczą możliwości wykupu za prawdziwe pieniądze po prostu kasy. No, zielonych banknocików, bo te złote dostajemy za misję, zielone banknociki tutaj możemy sobie dokupić w sklepie po prostu premium. Aukcje, różne tego typu elementy, wiemy mniej więcej o co chodzi. I oprócz sterowania własną postacią możemy grupować własny oddział podzielony na trzy grupy: Alfa, Bravo i Charlie. Oczywiście odblokowujemy sobie to od konkretnego poziomu doświadczenia. Póki co ja tutaj mam siebie, jeszcze jednego gościa, instruktora, który też jest KM-istą. I bardzo ciekawy aspekt, taki troszeczkę strategiczno-ekonomiczny, mianowicie możliwość założenia własnego obozu, ulepszania każdych jego struktur wchodzących w skład naszego obozu. Bajery, tak? Czy to choinki, więzienie, strzelnice, podtreningi. Tak jak mówię, no ktoś może zaatakować naszą bazę. Wszystko zależy od tego, jak ona jest broniona, jak ona jest wyposażona. Tak mniej więcej to wygląda. Tutaj na razie z mojej strony jest troszeczkę uboko, ale myślę, że kiedyś się to po prostu zmieni. Okej. Okay. Misje przypadkowe albo konkretne takie propozycje fabularne. No i pobawimy się, tak? Przystępujemy do walki. O, tu jest moja ekipa. Czas start. Ja nie mam w tym momencie mocy władczej. I bardzo sympatyczna kreskówkowa grafika. I możemy używać granatów, apteczek, amunicji przeciwpancernej, zadającej więcej obrażeń silniej opancerzonym przeciwnikom. Trochę tego jest. No niestety tutaj mój ziomek, że tak powiem, padł. No, ale póki co zwycięsko wyszliśmy z opresji. No i tak jak wcześniej wspomniałem, dostajemy tutaj nagrody, doświadczenie, złoto, przeróżne tutaj tego typu elementy. Rzućmy sobie okiem. Ajajajaj. Okej. I możemy trenować naszego najemnika za złoto. Właśnie to sobie zrobimy. Czemu nie?
bo tak troszeczkę generalnie słabo mu to poszło. Akurat tym razem mamy na to kasę. Rzućmy sobie okiem, jak to wygląda sprawa ze sklepikiem. Akurat z tego, co pamiętam, tutaj zainwestowałem w same najlepsze, te nieodpłatne, zazielone, mikrotransakcyjne banknoty. Sprzęcik. Tak, bo mam MK2, dokładnie. Dalej. No nie powiem, no w przyszłości będę, powiedzmy, celował może w MG240, który tutaj ma no o wiele lepsze statystyki, co zresztą widać gołym okiem. Podobnie ma się tutaj w kwestii kasy różnego tego typu elementów, a także zawieszek. Zawieszek dających konkretne bonusy do konkretnych statystyk, czyli taki motyw, no tutaj tak jak mówię, RPG jak najbardziej sympatyczny. Co, kochani, no kreskówkowa grafika przywołująca troszeczkę na myśl Battlefield Heroes, z którego też jakiś czas temu nagrałem materiał, także nie proście, bo już nagrałem po prostu z tej gry materiał. Czy kiedyś jeszcze coś z niej nagram? Niewykluczone. Niewykluczone. Taka umowna turowość, tak? Po prostu odpalamy sekwencję i jedyny, powiedzmy, jakby taki interaktywny wpływ to dotyczy właśnie wykorzystania w dobrym momencie sukcesywnego, adekwatnego zachowania się do zaistniałej sytuacji w rozumieniu życia granatu, lepszej amunicji, czy konkretnych właśnie granatów, czy to ślepiających, czy to po prostu ofensywnych, zaczepnych, rozrywających, apteczek. No, jest tego masa, ale skorzystajmy z przypadkowej misji i próbujemy. Nasz instruktor już troszeczkę przylewelował, no i zobaczymy. No, to nie ma o czym gadać. I tak jak mówię, znów ja strasznie sobie cenię to w grach przeglądarkowych. Dlaczego ostatnio zacząłem się w sumie nimi bawić? Bo one nie są zobowiązujące. Klikasz, wchodzisz, logujesz się i po prostu grasz, bawisz się. No i ekstra, bo myślałem, że będę musiał jeszcze użyć apteczki. A w sytuacji, kiedy po prostu, no, nie chcę mi się sejwować, zatrzymywać gry cały czas przez chociażby dziecko, no to w tym momencie takie gry z naciskiem na mój kochany Command Conquer Tiberian Alliances, no to jest jak zbawienie. Ale okej, wejdźmy sobie do sklepu i kupmy sobie może jakiś, kurczę, granat, bo tutaj naprawdę się przydają. Kupimy sobie 5 granatów, co się będziemy. Tutaj precyzyjne naboje też się bardzo przydają, znów pod kątem tej precyzji, która tutaj jest naprawdę czasem decydującą kwestią podczas starcia. No nie będę was tutaj okłamywał. To jest fajne, że już trochę tych gier przeglądarkowych zrobiłem. Kilka jeszcze mam fajnych w planie, które też mi poleciliście ostatnio. Że nie musimy wydawać 120, tam czasem 200 zł na grę, bo tyle fajnych gier jest w sieci. Oczywiście za moich czasów, kiedy internet raczkował, albo kiedy go w ogóle nie było, no to nie było takich generalnie możliwości, a gry jakiekolwiek darmowe, no nie urywały dupska, tak? I chociażby Dino Storm, którego też zrobiłem dla was, no to już wypas, jeśli chodzi, wypas graficzny, jeśli chodzi w ogóle o gry free to play. Okej, zagrajmy sobie, bo tak jak mówię, to wciąga i porzucamy trochę granatami. Przemienimy sobie. Okej, przesuwamy. Fajnie, wszystko tak ręcznie malowane, można by rzec. I ładnie, ten padnie od razu, bo granat go szarpnął ostro. Dokładnie, na tym się skupiamy. Mocniejsza amunicja. I koniec. Taki troszeczkę mobilny tower defense, bo cały czas, czasem są fale, dodatkowi żołnierze jako wsparcie posiłki wroga, a czasem nie. Nie ma sensu tu właśnie używać granatu. Elegancko. Super. Jest doświadczenie. Jak tam nasze ziomki generalnie? Okej, nie jest źle. Jeszcze sobie coś machnimy. Oczywiście są dzienne wyzwania, tak, premiowane odpowiednio wyżej. I dobijemy do 3 misyjek. Jedziemy. 2 ciężkich KM-istów. Będzie dobrze. Granacik, bo są koło siebie. Dokładnie, elegancko.
wiem, czy tutaj możemy... Nie, obydwa się tutaj. Musimy po prostu czekać na to, aż dana umiejętność w tej sytuacji rzut granatem się tutaj zregeneruje. No, oby instruktor przeżył. Przeżył instruktor, dobrze. Elegancko. No i odpowiednio więcej punktów doświadczenia i odpowiednio więcej honorarium w złocie. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj nie wiem, czy ktoś będzie wiedział, kim ja jestem. Właśnie lubię te opcje społecznościowe gry. No i zobaczymy, czy będzie jakiś odzew. Póki co, bez pustych przelotów. Możemy grać z przyjaciółmi, konkurować, sojusze, różne rzeczy. Mamy bitwy PvP, player versus player. Mamy misję player versus environment. Także różnie. I tyle. No i pozytywnie. Nie, gracze, to jest fajna ekipa. Dobra, okej. W takim razie... walczymy, jedziemy. Bo gra wciąga, naprawdę. Tak, pykamy. I zobaczymy, jak to będzie tym razem, nie? Strasznie, o wiele bardziej podoba mi się niż ostatni Gladiator. Jakoś tak może bardziej do mnie adresowana. Granat. Dobra, elegancko. Instruktor, ulecz się. Lepsza ammo. No, dobra, będzie potrzebne. Oby się granat tutaj zrobił na czas. Pięknie, pięknie. Jedziecie tego. Przez to, że bardziej lubię jakoś po prostu ołów. Broń palną niż kontrowersyjnie tarcze i miecze, ale co kto lubi. No i od razu większy stopień trudności, adekwatnie większa nagroda. Także kochani, to było takie luźne spojrzenie na grę Riot Zone. Niezobowiązującą, w bardzo sympatycznej oprawie audiowizualnej grę przeglądarkową MMORPG Free to Play. I co? W wolnej chwili zapraszam serdecznie do zabawy. Tym bardziej, jeśli chcemy odblokować coraz to lepsze bronie i awansować naszą postać i rozbudowywać jej oddział o dodatkowych żołnierzy pogrupowanych w konkretne oddziały. Póki co pozdrawiam wszystkich serdecznie tutaj na tym fajnym, wbudowanym czacie, jak i wszystkich miłośników tej gry, bo mam świadomość, że na pewno jest wielu z Was, którzy doskonale wiedzą, co przed chwilą prezentowałem. Dziękuję Wam serdecznie, to był Patryk Rojewski, serdeczna tarcza. Hejas.